Cześć, witaj. Cześć. Telefony się grzeją. A nie tylko telefony. Się i komputery, i laptopy. Niedawno was poruszyliśmy strasznie tematem laptopów gamingowych. Gadaliśmy też już kiedyś o telefonach dla graczy, które też się grzeją. No ale właśnie skąd to w ogóle się draństwo bierze i jak z tym walczyć? Znaczy, no słuchaj, no grzeje się. No to jest takie... Spraw fizyki pan nie zmienisz, tak? Jak płynie prąd... To wydziela się moc, no wydziela się na ogół w postaci ciepła. To jest niby proste, no bo to, wiesz, wystarczy wziąć po prostu jakieś troszkę za cienkie przewody i zobacz, że one się grzeją, nie? No dokładnie. Ale co tam się dzieje tak naprawdę w procesorze i dlaczego problem, że tak powiem, robi się coraz poważniejszy? Układ elektroniczny to są miliony, a w zasadzie w tej chwili to już miliardy bramek logicznych, tak? Bramka logiczna to jest takie coś, co ma stan albo 0, albo 1, przy czym 0 albo 1 dla elektronika to znaczy, że albo ma jakieś napięcie, albo nie ma. Znaczy w praktyce ma większe napięcie albo mniejsze napięcie. No. Kiedyś to było około 5 V i około 0 V, teraz to jest dużo, dużo mniej, ale do tego dojdziemy później. No i teraz zatrzymajmy się tych powiedzmy 5 V i 0 V, bo to tak prosto sobie wyobrazić. No i teraz jeżeli taka bramka ma powiedzmy stan 1, czyli jest tam ma te 5 V, tak? I trzeba zrobić, żeby miała 0 V, no to nie ma innego sposobu, ten prąd musimy jakby z tej bramki wyprowadzić w jakiś sposób. I odwrotnie, jeżeli miała 0, a ma mieć 1, no to musimy jakiś, trzeba doprowadzić, jakiś prąd musi przepłynąć. Im tych bramek więcej, tym tego prądu w sumie będzie więcej. Okej, te bramki są coraz mniejsze, więc to się w pewien sposób kompensuje. Ale ciasnota, tak, między nimi. Tak, ale teraz jest druga sprawa. Im częściej taki układ zmienia stan z zera na jedynkę, tym częściej ten prąd musimy przepuścić i dlatego tym więcej mocy nam się w jednostce A kiedy czasu. Częściej zmienia ten stan? No, no kiedy mamy wyższy zegar, nie? Dokładnie, wyścig za gigahercami zegara. No. No. Jak, słuchaj, jak się częstotliwości procesora liczyło w megahercach i to czasami w pojedynczych megahercach, to procesory miały, tak jak mówiłem, 5 V stan wysoki i nie miały żadnego chłodzenia dodatkowego. Bo nie musiały mieć, nie było potrzebne. Musiały, tak. Gdzieś w okolicach 486 i to też tych mocniejszych, pojawiły się pierwsze wiatraczki, ale to były takie maniusieńkie, wiatraczyły się takie. I też w niektórych komputerach zamiast wentylatorka się po prostu dawało większy radiatorek i to wystarczało. No w Pentiumach ten wentylatorek już był większy i tak dalej, jak teraz zobaczymy taki procesor powiedzmy w dorosłym komputerze, no to już jest taka fest cegła. Zaczyna to troszeczkę bardziej chłodnicę samochodową przypominać niż... No, szczególnie, że już są układy wodne. Są, wiesz, tak samo są układy wodne. Gracze się w to bawią, chociaż pytanie, czy to jest wydajniejsze. Bywa, tak? Znaczy niekoniecznie. Jest, wiesz, na pewno jest cichsze, co też jest istotne, bo wentylator jednak wyje. No wiesz, bo tutaj dojdziemy, no to jak w samochodach, no są zwolennicy chłodzenia powietrzem, nie? Porsche na przykład, no tak. Nie? Długo, długo było chłodzone powietrzem. Jak Porsche zrobiło samochód, który był chłodzony wodą, to przecież, o Jezu, to świętokradztwo było. Ale dobra, nie o tym. Jak sobie zobaczymy karta graficzna, jak wygląda, to też tam nawalone tych wentylatorów jest i to takich konkretnych, do tego jeszcze taki fest radiator. To wszystko dlatego, że po prostu rośnie nam ilość tych komórek w układzie, no i rośnie nam zegar. Im wyższe taktowanie, więcej ciepła idzie. No i stąd tutaj w komputerach pojawiają się układy chłodzące, no a w smartfonach to już jest w ogóle przerąbane, bo w smartfonie, czy nawet już w laptopie, nie ma miejsca, no i zaczyna się kombinowanie. Tak, znaczy przede wszystkim co, no pierwsze co się narzuca, to trzeba zmniejszyć ten prąd, tak? Dlatego kiedyś było 5 V, a teraz jest troszkę ponad 1 V, no bo moc rośnie w kwadracie napięcia, więc... Jeżeli zbijemy moc czterokrotnie na przykład, a to się mniej więcej, znaczy napięcie czterokrotnie, to moc nam... No schodzi też, no. Schodzi, no, 16-krotnie, tak? No i poza tym różne rzeczy się inne zrobi, czyli te tranzystorki powiedzmy są mniejsze, zarazem wymagają tej energii prądu. Też mniej trzeba dostarczać do tego układu. Tak. Czyli energooszczędność jakby też dochodzi do tak, tego. Tak, tylko przy czym zauważ, że mówimy tu o tym, że zbiliśmy o tam, nie wiem, 20-30, niech będzie, że 100 razy zbiliśmy pobór mocy potrzebny dla
powiedzmy pojedynczej komórki, natomiast w tym samym czasie zegar nam wzrósł, kurde, nie wiem, 20-krotnie, a ilość, a gęstość opakowania nam wzrosła tam, nie wiem, jeszcze 200-krotnie. Więc problem po prostu jest. I... No i co? No i tu się pojawia coś takiego, co się nazywa zarządzanie energią, czego objawem jest ten wymieniany przez Ciebie bardzo często w recenzjach throttling. No, czyli po prostu spowolnienie działania układu. Dokładnie, no bo to zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, jak układ zacznie wolniej chodzić, to zacznie po prostu wydzielać mniej ciepła. I to znowuż taka analogia motoryzacyjna. No jeżeli mamy silnik, który tam jedziemy w okolicach czerwonego pola na obrotomierzu i zacznie nam się gotować woda w chłodnicy, to najprostsze, co możemy zrobić, to po prostu odpuścić gaz. I on nam się schłodzi, nie? Fizyka, po prostu to jest fizyka. No i w smartfonach to szczególnie dokucza tym najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy grają, po czym stwierdzają, oj, telefon jest gorący i oj, zaczyna się ciąć jak emu w depresji. No zaczyna się ciąć, bo po prostu układy przycięły jakby osiągi procesora, czyli odpuściły gaz po prostu. Tak, automatycznie. To w ogóle jest taka dosyć ciekawa historia, bo pierwsze przypadki spalenia się procesorów poprzez przegrzanie to było gdzieś w okolicach Pentium 2, może Pentium 3, czyli tak powiedzmy przełom wieków. I wtedy chyba Intel jako pierwszy wprowadził zabezpieczenie, które po prostu wyłączało procesor w momencie, kiedy on tam przekroczył jakąś temperaturę. Pewną, groźną temperaturę. Banalnie prosta rzecz. No i na przykład były takie, sam kilka takich miałem bardzo poważnych usług serwisowych, gdzie ludzie mówili, że im się komputer znienacka po prostu wyłącza, wiesza i tak dalej, i wystarczyło po prostu odkurzyć ten komputer. Czy poprawić mu chłodzenie. Bo był tak zawalony wentylator po prostu, że się nie chłodził. No a potem to zostało twórczo rozwinięte, no po co po prostu wyłączać na fest, jeżeli można po prostu właśnie tak jak przyciąć, tak, zmniejszyć się, odpuścić gaz i tak naprawdę jeżeli chodzi o wydajność poszczególnych urządzeń, szczególnie mobilnych, to w sumie powinno się mówić o wydajności chwilowej i wydajności ciągłej. Dokładnie. No bo temu na przykład służą stres testy, które wykonuję namiętnie i pokazuję Wam w recenzjach. Nie robię tego bez powodu, po prostu pokazuję Wam, które procesory są bardziej podatne na to zjawisko, czyli na przycinanie mocy wraz ze wzrostem temperatury, które mniej, które bardziej się grzeją, które mniej. Jak działa układ, bo to też jest ważne, jak działa w danym smartfonie układ odprowadzania ciepła. Bo moje testy niejednokrotnie pokazały, że niekoniecznie smartfon, który jest chwalony za bardzo rozbudowany układ z wymuszonym chłodzeniem, z wentylatorem, wcale nie grzeją się mniej niż te z mniej rozbudowanymi układami, ale może z mądrzejszym zarządzaniem właśnie temperaturami. Generalnie jest problem i generalnie trzeba zwracać na to uwagę, szczególnie wtedy, kiedy macie jako użytkownik skłonność do, nazwijmy to, mocnego i długotrwałego zarazem obciążenia smartfonu, czyli wtedy, kiedy długo gracie, względnie kiedy obrabiacie grafikę, kiedy nagrywacie wideo wysokiej rozdzielczości w dłuższych sekwencjach przez dłuższy czas, wtedy musicie patrzeć, czy dany telefon jest obarczony throttlingiem, czy nie. Bo jeżeli rzadko gracie w gry, jeżeli rzadko nagrywacie filmy, powiedzmy w 8K, to w zasadzie ten throttling Was nie dotyczy i Wam nie dokuczy, bo nie dacie rady rozgrzać jakby tak mocno tego smartfona. Natomiast kiedy naprawdę wymagacie, szczególnie kiedy kupujecie szeregu mockiego smartfona z topowym prockiem, no i wymagacie od niego mega mocy, no to musicie patrzeć, czy przypadkiem w testach gdzieś tam u kogoś nie wyszedł, u któregoś z recenzentów właśnie throttling, bo czasem to zjawisko, no powiem szczerze, ma drastyczne formy, bo już po nawet kilku minutach wydajność procka potrafi zjechać o połowę. No tutaj akurat te stres testy najczęściej określają tą stabilność tego działania w procentach i no tak powiedzmy powyżej 80% to jest mała podatność na throttling. Oczywiście najlepsze układy mają powyżej 90% tą stabilność rozłożoną w czasie, czyli przy dłuższym czasie obciążenia ich. Natomiast zdarzały mi się telefony, które zjeżdżały już w drugim, trzecim jakby przejściu tego obciążenia, czyli po kilku nawet minutach o połowę. Także po prostu patrzcie na to i jak nawet nie wiecie, to po prostu zapytajcie któregokolwiek z recenzentów. Myślę, że jak ktoś
cokolwiek kuma na ten temat, to Wam chętnie odpowie. Znaczy po prostu sama czysta wydajność urządzenia w tej chwili to nie wystarcza, żeby porównać dwa urządzenia, bo nie wiedząc nic o tym, jak one są chłodzone, to... To nie jest wszystko. Znowuż taki przykład motoryzacyjny. No, są w tej chwili motocykle, które mają moce porównywalne z całkiem dużymi ciężarówkami, tak? No i co z tego mogą pracować? Tylko problem jest taki, że ten silniczek motocykla, on jest w stanie oddawać tą moc przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, no bo w sumie tak motocykl działa, że on się rozpędza i no, tyle. Słuchajcie, byli magicy, którzy tam, nie pamiętam, kilkadziesiąt dobrych koni wyciągali z silnika od malucha, który normalnie miał tam 20 chyba 3 gunie. No. No, a silnik ciężarówki jest zrobiony tak, że on ma z tą mocą około maksymalnej, czy w traktorze na przykład. No tak. On ma zasuwać po prostu non-stop. A ten, no, ten porobiony silnik od malucha na przykład po jednym okrążeniu, czy tam po kilku okrążeniach powiedzmy toru nadawał się do remontu generalnego, bo go szlak trafiał, podczas gdy w maluchu powiedzmy, że był w stanie te 100 tysięcy bez remontu przelecieć. A zależy jaki olej lałeś, ale dobra, to, no, ale to odchodzimy z chodzi tematu. Jakby, tak? Chodzi o pokazanie Wam tego, że sam wynik w benchmarku, którym na przykład choć pochwali się producent, że aj tam mamy półtorej bańki Wam tu, to nie wszystko. Wtedy się zapytajcie, dobra, a pokaż jak wyszedł stres test. No i wtedy wiecie już w zasadzie o telefonie dużo więcej, a na pewno o jego wydajności. Co nie znaczy, że to jest takie telefony, które mają wysokowydajne procesory z niezbyt wysokowydajnym chłodzeniem, są bez sensu, bo właśnie pomijając sytuację, kiedy ktoś ostro gra albo właśnie jakieś tam montaże robi czy inne rzeczy, to większość takiej zwykłej aktywności nie ciąża, tak właśnie polega na tym, że potrzebujemy tej wydajności naprawdę przez chwilę, w momencie kiedy zaczytujemy strony albo coś takiego. No, odpalamy apkę, ona coś tam pociąga z internetu. No, zobaczcie jak wygląda proces przeglądania internetu. No to jest wczytanie strony, a potem sobie ją przeglądamy, co przeglądanie strony w zasadzie, no, czy nawet jej takie scrollowanie nie wymaga jakiejś tam wielkiej mądrości od procesora. Dlatego telefon taki, powiedzmy, czy komputer takiego ogólnego użytku, on może być skonstruowany, że tak powiem, z długiem termicznym, czyli że on się nawet gdzieś w założeniach projektowych nie nadaje do długotrwałej pracy pod pełnym obciążeniem, bo on nie ma do tego służyć. Natomiast jeżeli planujecie... To już musicie po prostu zwrócić uwagę. No dokładnie, no jeżeli kupujemy ciężarówkę, to kupujemy ciężarówkę, a nie motocykl z dużą budą, nie? Mimo, że moc mają nominalnie taką samą, nie? Pamiętajcie, że po prostu to, jaki tam jest procesor, jakie on tam ma wyniki w benchmarkach, to niekoniecznie musi Wam mówić całą prawdę o tym, jak wydajne jest urządzenie. Dokładnie, a z mojej strony możecie liczyć, że ja praktycznie przy każdym testowanym telefonie, jeżeli będzie coś niepokojącego, to ja Wam o tym powiem. Natomiast bierzcie pod uwagę, że jeżeli nawet dany telefon trotluje, czyli spada jego wydajność po rozgrzaniu się, to nie znaczy, że jest to zły telefon. On po prostu jest niekoniecznie dedykowany do pewnych, nazwijmy to może trochę hermetycznych, może trochę rzadziej mających miejsce zastosowań. I tyle. No jeszcze musimy wspomnieć o tym, że spory postęp się dokonał, jeżeli chodzi o techniki chłodzenia, a w zasadzie no chłodzenia, odprowadzania ciepła, bo tak naprawdę to na tym to polega. Bo nie ma czegoś takiego, że magicznie zrobimy po prostu, że jest chłodno. Po prostu jedyne co umiemy robić, to de facto na przykład lodówka czy klimatyzator też robi dokładnie to samo. On nie chłodzi, on po prostu wyprowadza ciepło na zewnątrz. Pojawiły się od jakiegoś czasu różne mądre technologie odprowadzania ciepła, różne heat pipe, różne takie jakieś dziwne rzeczy. Komory parowe, jakieś takie cuda. Tak. W tej chwili mocno kibicuję, bo dosłownie parę dni czy paręnaście dni temu trzech koreańskich naukowców ogłosiło, że opracowało nad przewodnik wysokotemperaturowy, czyli taki, który pracuje w temperaturze pokojowej. W dodatku podobno dosyć tani do uzyskania, nie, że tam trzeba jakieś strasznie egzotyczne materiały do niego robić. A nadprzewodnik ma to do siebie, że po pierwsze nie ma strat, jak płynie przez niego prąd. Czyli to jest ten przypadek, kiedy możemy puścić prąd i nie będzie się nic grzało. Ale po drugie też jest doskonałym przewodnikiem ciepła. On nie tylko prąd potrafi przepuszczać, ale ciepło. Wprowadzanie ciepła. Także o ile zastosowanie nadprzewodników w procesorach to będzie...
chyba dosyć kłopotliwe, no bo pożenienie tego z krzemem no nie będzie takie proste, to myślę, że jeżeli by się udało te przewodniki wysokotemperaturowe faktycznie robić i wykonywać tanio, to to może być przełom, jeżeli chodzi o odprowadzenie ciepła. Tak, no bo tutaj też warto pamiętać, że to, że obudowa waszego smartfona jest gorąca, nie znaczy, że procesorowi też jest gorąco, bo po prostu układ odprowadzania ciepła skutecznie wyprowadził to ciepło na obudowę, no bo gdzieś musi. Znaczy, wiesz, to generalnie gorąco to jest też pojęcie względne, no, bo dla procesora gorąco to jest około 90 stopni. No tak, ale dla człowieka na obudowie trzymającego telefonu w ręku to 50 już jest dokuczliwe, nie? Tak, to przy czym, wiesz, 50 dla procesora to są komfortowe warunki pracy. I teraz jest tylko takie pytanie. Jeżeli obudowa ma 50 stopni, to ile stopni ma procesor, tak? To też jest to, że jak jest telefon gorący, to no wiadomo, że wtedy możecie już pomału zacząć obserwować ten throttling, a po drugie wiecie, że układ odprowadzania ciepła jakoś tam działa, szczególnie w momencie, kiedy niektóre tylko partie telefonu są nagrzane, to czasem nawet można zobaczyć, poczuć palcem, którędy te rurki odprowadzające ciepło biegną w tym smartfonie. Niemniej najlepiej po prostu nie doprowadzać smartfonu do takiego stanu. Wiadomo, że nie zawsze się da. Nie, no bo to robi niezdrowo i na baterię, a i w dłuższym używaniu to i nawet i plastik się potrafi... Dokładnie. Smartfony generalnie tego nie lubią, natomiast no, umówmy się tak, jeżeli ktoś kupuje smartfon do grania, no to kupuje go w konkretnym celu, tak, i ma konkretne też oczekiwania, dlatego podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie smartfonu pod tym kątem. Może to co, udanych zakupów, nie? Udanych zakupów. I żeby wam się procesory nie gotowały. Aby wasze telefony pozostały zawsze chłodne. Tak. Trzymajcie się. Cześć.